plany na nowy rok, jakieś postanowienia noworoczne? Wie pan, żeby wszystko ułożyło się jak najlepiej, żeby zdrowie dopisało, choroby nas nie męczyły, no i żeby... Co jeszcze? Wycieczki mam w planie, także sanatorium, także nie będzie źle, myślę. Żyć klidniejszy? Tak jakoś nie w takim stresie, jak człowiek żyje na co dzień. Użyć tego życia sobie więcej. No, żeby dużo pieniążków było i praca. Myślę, że jesteśmy w takim wieku, że te postanowienia wszystkie zostały spełnione, szczerze mówiąc. To tylko tyle, żeby od nowego roku zdrowie było i dalej, i dalej, i dalej po prostu. Dobre oceny. Więcej czasu rodzinie spędzonego. Super plany, życzę, żeby się spełniły. Tak, zawsze, co roku mam swoje plany, ale to jest zachowam dla siebie, bo to prywatne rzeczy. Dobrze. Noworoczne. Oszczędzać przed kryzysem. A to będzie? No dwa lata. Dwa lata i będzie. A może i szybciej. Zero postanowień. Postanowienia są przez cały rok. I one trwają. To co najkonkretniejsze byłoby? Zabrać się za siebie. Zadbać, przebadać i dopiero myśleć o przyszłości. Żeby było tak dobrze, jak jest. Mniej kawy pić. Żeby był taki rok jak ten. A jedynie może nie być zdrowym. To najważniejsze. Żyć dał spokojnie, na szczęście. Schudnąć. To tego życzę i dobrego roku. Postanowienia trudno planować, wie pan, życie tak zaskakuje, zdrowia sobie życzmy przede wszystkim, tak? Nigdy staram się takich postanowień nie mieć. To nie ma sensu takie, bo ci ludzie, którzy postanawiają, nie realizują tego małymi kroczkami. Jeśli chodzi o postanowienia, to przeważnie się ich nie realizuje, taka jest prawda, a więc ja na razie o tym nie myślę. Ojejku, to już mnóstwo. Znaczy ja zwykle nie robię po prostu postanowień na nowy rok, tylko stawiam je sobie w ciągu roku. Ale nie wiem, myślę, że napisać pracę licencjacką. To jest moje postanowienie na przyszły rok na pewno, które muszę dopiąć. Także. No jak co roku, jak każda kobieta, wiadomo. Diety. No i myślę, żeby nie było gorzej. O, może nie jakieś szalone pomysły, ale oby tak się kręciło, jak się kręci. W zasadzie nie mam takich postanowień, żeby tak po prostu coś skończyć albo zacząć. Raczej nie. To w ciągu roku, bo to przeważnie kończy się na drugim dniu i już nie ma sensu. Także to tyle. No mam pewne. Ale... Może pan zdradzić? Choć jedno? Zostawię dla siebie. Dobrze. No to życzę, żeby... Oczywiście, życzę, żeby się spełniło.